Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z The Escapist. Dzisiaj zaczynamy po naszym najbardziej znienawidzonym więzieniu Duct Tapes Are Forever. Zaczynamy Escape Team, czyli więzienie wojskowe, jak widać. Tu mamy wojskowych i czterech typków, mam nadzieję, że będzie nas więcej. Mamy potem jeszcze Alcatraz, Frostpeak, Quarantine, Campbell, Pison i Fort Bam. Fort. Dobra, zaczynamy sobie Escape Team. Clint, nie mogę być kimś innym. Szkoda. Dobra, ja robię cięcie. O Jezu, czyli jednak będzie nas mało. Cięcie i zaraz wracam. I wracamy do naszego więzienia. Mamy wszystkich nazwany. Pierwszy jest oczywiście Bobek, Frodo i Kusarz. To będą nasi wszyscy więźniowie, jest nas bardzo mało. Potem jest Sanitarny, Pan Dobry, Pan Agresywny, Waleczny, Wolny, Zły, Chamski, Troskliwy, Słodki, Śliczny, Mądry, Kulawy, Silny, Stanowczy i Nowy. I to jest cały nasz team na to więzienie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Zobaczymy, czy będzie dobrze. Let's go. Nic tu nie mamy. Siema, Bobek. Wszyscy mnie lubicie? No, prawie wszyscy. Oj, że to prawie niektóre przynoszą. Czyli mamy czołg do użycia, tak? O, mundur żołnierza jest do kupienia. Świetnie. Zobaczmy, jak to więzienie będzie wyglądać. Czy będziemy musieli wszystkie skrzynki pozdobywać, tak samo jak w innych więzieniach? Biedronek i Frodo. No tutaj będziemy często przeszukiwani, więc będzie problem, myślę. Trzeba pieniądze trochę pofarmić, więc bierzemy jak najwięcej misji. Kurde, ten mundur strażnika jest taki miło, że on jest, nie? Ale nie możemy go zrobić. Dobra, na razie, wiadomo, pierwszy dzień pójdziemy z nimi. Śniadanie. Śniadanie jest bardzo blisko. Nie ma tu nic przydatnego. Zapalniczka, lekarstwo, mięsko. Plakat będzie ważny do zdobycia. Tak, będzie to ciężkie więzienie, tak mi się miewa. Dobra, sprzątacz to jest nasza robota. O, ta muzyka. Ta muzyka. Ty. Tak trochę mi angielskie, wiecie, angielskie podwoje Napoleona mi przypomina. Ty. Wiertara się przyda na pewno do ścian. Przygotujemy się i nieźle to zrobimy. Spokojnie. Oj, tutaj można się schować fajnie. Mamy bibliotekę. Mamy robotę. A, robota jest dla każdego. Luźno. Ale ta muzyka jest bardzo głośna. Koszmarnie głośna. Znaczy, brudy będą wszystkie tutaj. Prawdopodobnie tak. Widzę, że nie ma nigdzie, że innej ucieczki nie będzie. Tak mi się miewa. O, automat. Mamy podpowiedzi. Super. Tu mamy ćwiczenia. Tam mamy pewnie prysznic. Tu mamy cele. O, puste biurka. Świetnie, czyli mamy jeszcze tutaj biurka dodatkowe. Jest kubek. To jest bardzo spoko.
Bo dzięki tym celom będziemy mogli mieć szansę na coś. Ja powinienem zostawić tą czekoladę, ale na razie nie miałem i tak, żeby zrobić tego. Tak, dużo jest tutaj tych wszystkich gówien. Wszyscy zaraz przeszukane. My tutaj nie mamy jakby normalnej drogi ucieczki, widzę. Tak, możemy sobie popatrzeć na te wszystkie wieże, są puste w ogóle. Czyli tu jest czołg, tak? Dobra. Tu jest nasz czołg. O Jezu, apel jest znowu. Czy będą apele często? Ten czołg musimy naprawić. Dobra, nie ma sprawy. Będą często przeszukiwać cele. A, denerwujcie się, denerwujcie. A co jest tam na środku? Fantastycznie spoko, czyli można znaleźć pewnie, nie ma sprawy. Inteligencja będzie nam bardzo potrzebna, więc ja chyba zacznę ją expić. Ciupa mas, ale to nic. A tu też może być brud. Gdzie jest biblioteka? Musimy się uczyć. Ta, bo ja zaraz dostaniemy itemy, ja wolę mieć jak najmniej itemów. Żeby potem nie było problemu. Dobra, to więzienie wydaje się typowo proste, tak jak każde z tamtych, czyli trzeba po prostu mieć itemy, trzeba zdobyć strój wojskowego, trzeba zdobyć najlepiej wiertarę, chociaż to jest tylko ten minus, że jest bardzo mało więźniów, więc często będą nas przeszukiwać. Potrzebujemy kawę, żeby jednego strażnika ogłuszyć. Fajnie byłoby jeszcze zdobyć klucz. W sensie klucz. Żeby zdobyć, już wam mówię. Jakiś klucz czerwony, o. Czerwony, wtedy by udało się wchodzić wszędzie. Śliczny, silny i słodki, jakie eski tu są. Dobra, odwrócić uwagę na prysznicach i na ćwiczeniach, nie ma sprawy. Znaleźć skarpetę i klej. Mamy plakat, znaleźliśmy jeszcze taśmę i będziemy mieli magazyn, raczej plakat zrobimy po prostu z magazynu. Pięknie. Trzeba jak najszybciej czytanie wbijać. Mundur strażnika byśmy mogli od razu sobie kupić, jeżeli nie zmieni tego trade'a.
Dobra, mamy dużo pieniędzy, możemy sobie kupić armor. Znaczy armor. Coś wojskowego, co byłoby świetne. Czy tu można gdzieś też wejść? Nie, właśnie, to trochę słabo. No i nie ma naszego główienka, co chciałem kupić. Szkoda. Gdzie skarpety miałem u góry, ja pamiętam. Mamy jedną skarpetę. Dla kogo? Dla pana kusarza. Kusarz chce dwie skarpety, no. Się nie dziwię. Dobra, farmy sobie pieniądze, farmy sobie skille. Wszystko musimy pofarmić. Będziemy świetni i szybcy w tym więzieniu. Myślę, że nam się je świetnie uda zrobić. Nawet nie patrzę, gdzie są na razie wszystkie rzeczy. Będę to robił pewnie w nocy. Tak, potrzeby inteligencji dużo. Musimy go mieć. Jej. Dźwięk niczym z Jurassic Park, nie? Ale za mam reputację, ale mam bardzo dużo inteligencji teraz. To mnie cieszy. Mamy jeszcze czas, więc możemy sobie wejść do siebie. Mnie tak śmieszy trochę, że z jednej strony nie mamy tutaj... Nie mamy tutaj... A wiecie, o co mi chodzi? Toalety. Nie ma toalety. Dobra, idziemy zobaczyć, co się dzieje. Na apelu. Silny, śliczny. Który z nich ma klucz? Zazwyczaj to jest, że ziomek, który tutaj siedzi, oni zazwyczaj mają klucz. Tak mi się zauważyło, grając i grając. Spinacz nie ma sprawy. Pierwszą rzecz, którą chcę, już mamy. Mam już zapisane, to mnie cieszy. Musimy być szybcy. Patrzeć, kto jest przeszukiwany. Będziemy często przeszukiwani, więc tutaj będzie trzeba troszeczkę chować te rzeczy. Ja nawet jedną inteligencję zrobiłem, żeby mieć, wiecie, już móc robić itemy do przodu. Dobra, pobek i kusarz. Przeszukajmy ich, tam kusarz i Frodo, bo będą zaraz sprawdzać, a jeżeli mają coś nielegalnego, to... O właśnie. Pozabieramy po prostu im to.
Równo mi się nie przyda, że żyletkę ktoś chciał, nie, spinacz chcieli, nie? Spinacz, skarpeta i klej. To i taśma i mamy nożyce, chociaż nie wiem po co nam. Dobra, pięknie, ty mnie trochę lubisz. Praca zaraz będzie, więc lepiej weźmy sobie miotłę. Już wiem, gdzie jestem, już wiem, co mam robić, więc to jest, wiecie. W miarę szybko mi to poszło, myślę. Boże, ta muzyka jest świetna. Ta muzyka, ta tutaj dokładnie. Mówię, napoleońskie czasy. Tak mi się podoba. Dobra, jeszcze rudy mogą być tutaj. Musiałem szybko przeszukać cele na północy. Tu jest jedno. Kije do rozdania. Worek śmieci? Pilnik, nie wiem, czy mi pilnik będzie potrzebny. O, w końcu taśma klej, subcio, blachy nie potrzebujemy. Możemy oddać tutaj koledze? Kusarz, weź to od nas. A kusarz chciał coś jeszcze? Spinacz i klej i spinacz, klej. Panie kusarzu, pan jest bardzo dziwny. On bardzo dużo rzeczy dziwnych chce. Kusarz chyba planuje ucieczkę, nie? Nie dziwię się. Nic tu nie ma wartego. Dobra, nie mam kabla cały czas, co mnie... Nie pomaga nam po prostu, no. Kabel nam nie pomaga. Brak raczej go. To złączymy. Chociaż mogłem złączyć może to, żeby zrobić więcej po prostu miejsca. Będą trzy itemy się zmienią w to. Aha, i dalej nie mamy miejsca, no właśnie. Papier możemy to wyrzucić. Szczerze, mogłem zrobić lepiej to i zamiast tego główienka wziąć jednak ten plakat, bo teraz będziemy trochę uziemieni w miejscu, gdzie jesteśmy. Po prostu muszę schować rzeczy, które są tutaj nielegalne. Dobra, nielegalne rzeczy są ze mną. Poczekam, aż mnie przeszukają, wtedy je schowam z powrotem, nie? Będzie po prostu przygotowanie, jeżeli coś przetną na mnie.
Dobra, czekam na kontrolę, czekam na kontrolę. Dobra, co potrzebujemy? Inteligencji trochę, żeby do fulla dowalić. Dużo będziemy polegać na tych itemach, nie? I na tym, co kupimy, bo mało mamy... O, dobrze są te puste cele, bo bez tych pustych celi byłoby jeszcze gorzej. Dobra, musimy namierzyć wszystkie skrzynki, które są. Zaraz będziemy namierzać. Dobrze nam idzie. Myślę tak. Oczywiście. Jestem teraz siwy. Jak w realnym życiu się siwieje normalnie, ja wam mówię. To jest trochę straszne, ale... Pięknie. Czy będzie już czas na ćwiczenia? Kolacja. Dobra, czas na ćwiczenia, powinniśmy trochę mięśnie sobie zrobić, chociaż troszeczkę. Ma klej tutaj. Klej bardzo chciałem, więc przyda nam się, żeby zrobić kita, bo myślę, że będzie trzeba klucz jakiś zdobyć. Robimy trochę siły, żeby mieć więcej życia, bo tak trochę, jak co chwilę, co hita giniemy, to trochę też trochę słabo, nie? Łamatarka, zapalniczka, nic nie masz dla mnie. Oczywiście, że zdobędę. Nawet widziałem lekarstwo, więc zaraz pójdę po nie. Chyba tutaj widziałem lekarstwo, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, to dalej. Lekarstwo i czekoladę. Czekoladę mamy w bazie, więc weźmiemy mu. Kto chciał lekarstwo? Kusarz. Ty, panie, nie powiem co. Boże, mu to oddałem, żeby nie było, że ukradłem. Dobra, trochę nas nie lubią, więc damy spokój na chwilę walki. Ciekawe, co tam jest. Czerwony klucz by się przydał, bo w większości miejscach czerwony klucz jest potrzebny. Nie ma sprawy. Mamy czekolady dużo. Nie ma sprawy. Poranny apel trzeba rozwalić. Dobra, rozejrzyjmy się trochę po więzieniu. Tu jest skrzyneczka. Będzie łatwo do niej się dostać, myślę. Czerwony klucz się przyda, nie? Tak, jeden czerwony klucz i mamy to. Tutaj czerwony klucz wejdzie. Albo przekopiemy, zobaczymy. Tu mamy jedno, zielony klucz, albo przekopiemy. Dwa. Tutaj jest czyste pranie. Też jest pracka. I tu jest trzecia skrzynka. Też wejdziemy plecami albo przekopiemy. Wszystko na przekopanie. Czyli z dwie wiartary by się przydały, tak szczerze. Stróż narzędnika, dwie wiartary albo czerwony klucz. I z czerwonym kluczem wejdziemy we wszystkie miejsca tak naprawdę. Kit i co tam było?
dobra, dwie czekolady musimy dać. A ja potrzebuję jedną czekoladę, więc kurde, jedną potrzebuję na mokkę kokkę. Dobra, myślę jeszcze co tutaj mamy, wiecie? Klej, a nie było coś innego do kita? Coś mi się zawsze ten kit zapomina. Talk, dobra, czy talk musimy znaleźć, okej. Okay. Z czarnym kluczem zrobimy większość rzeczy, wam powiem. Tak mi się wydaje. Czerwony klucz, strój i jesteśmy w domu. Ta, to nie muszę nawet tych kombinerek mieć. Czyli bez sensu mam te kombinery. Mogę je komuś dać. Trochę zmarnowałem taśmę, ale nie będę ich trzymał po prostu u siebie. Nie, kusasz, ty nie dostaniesz. Przecież ty masz chamisy dla mnie z czekoladą. Tak, ale Frodo ma, bardziej mnie lubi, więc wolałbym Frodo je dać na razie. Cia. Myślę, że wtedy damy radę bez problemu. Taśma klejąca jeszcze będzie, o kurde. Zrobimy to wszystko, spokojnie. Nie jest to ciężkie więzienie, nie wydaje mi się po prostu. Zdobyć strój i GG. Strój, przekopać tylko jedną ścianę. O Frodo. Dajmy Frodzie jeszcze te. Dobra, fajnie, kocha nas. Bo mi po co to szczerze, taśmę mogę jednak zostawić sobie, a... Hajsy są, wszystko jest, więc jeszcze by się przydało jakieś rzeczy podozdawać. Taśmę też jak będzie to kupię. Frodo i ten, dobra, nie ma sprawy. Jest kabel, by się przydał. Drogi kabel, jest 26 dolarców. Dobra, biorę to. By się przyda po prostu. Dobra, mokka kokka. Możemy kupić to, ale nie chcę tych podpowiedzi. Ja chyba wiem, żeby to zrobić easy. Ja już mam pomysł na to, więc... Czerwony klucz i mamy wszystko zrobione tak naprawdę. Taka jest racja. Czerwony klucz i mamy wszystko nasze jest, nie? Tylko musimy jeszcze zrobić klucz, zdobyć czerwony. Czerwony klucz ma chyba trzeci czy czwarty strażnik. Ja pamiętam na pamięć, że to było, tak? Jestem już przyzwyczajony, ale to już w kolejnym odcineczku. Do zobaczenia. Cześć, siemaneczko, bye.